W 22. Międzynarodowym Motocyklowym Rajdzie Katyńskim imienia komandora Wiktora Węgrzyna wzięło udział ponad 50 motocyklistów. Wyruszyli z Warszawy, by odwiedzić po raz pierwszy Kresy Południowe, oddając hołd polskim lotnikom Żwirce i Wigurze w Cierlicku, a następnie ofiarom zbrodni katyńskiej w czeskim Cieszynie. No tym razem niestety nie jedziemy do Katynia jak co roku, ale jednak celem naszego jest odwiedzanie rodzin katyńskich, miejsca zbrodni, między innymi katyńskiej. W tym roku przede wszystkim też inne miejsca. W tym roku jedziemy śladem królów polskich, czyli jedziemy, jutro będziemy na Kalembergu, gdzie chcemy uczcić Jana III Sobieskiego. Następnie jedziemy na drugą bitwę Sobieskiego pod Parkany. Następne takie miejsce związane z królem to jest miejsce urodzin Stefana Batorego w Rumunii i w Warniu w Bułgarii odwiedzimy mauzoleum Władysława Warnińczyka, jeśli chodzi o królów. Dzisiaj na Zolodzie przyjechało ponad 50 maszyn, które jedzie cały czas w rajdzie, jednak towarzyszą nam po prostu lokalni motocykliści, tak jak na przykład w Warszawie, jak wyjeżdżaliśmy. Tutaj też przyjechało kilkanaście motocykli, to co doliczyłem. No jest nas około 60 motocykli. W Warszawie rozpoczęliśmy mszą świętą o godzinie 7. O godzinie 8 wyjechaliśmy przed Świątynię Opatrzności Bożej. Byliśmy przy pomniku katyńskim, to jest przy Placu Zamkowym. Następnie byliśmy pod pomnikiem księdza Ignacego Skorupki i stamtąd przyjechaliśmy bezpośrednio na Zaolezie. Rajd trwa 2 tygodnie, dokładnie dzisiaj się zaczął, kończy się w niedzielę 28 sierpnia. Dokładnie to jest 15 dni, pełnych 15 dni. Także naprawdę mamy bardzo wypełniony czas. Także mamy czas i odpocząć i jechać dalej. Pierwszy raz na południe, no tak jak mówiłem wcześniej, z przyczyn politycznych na świecie nie było nam dane w tym roku i w zeszłym podobnie jechać do Katynia, aczkolwiek w zeszłym roku byliśmy na Ukrainie, między innymi w Piatychatkach koło Charkowa, w Bykownie koło Kijowa. To są miejsca jakby związane z zbrodnią katyńską. W tym roku miejsce związane ze zbrodnią katyńską pojechała druga grupa, to rajd Pomnary, pamiętamy, która będzie właśnie w Wilnie. A Wam serdecznie dziękujemy za to, że dbacie o tradycję polską, o pielęgnowanie polskiego języka, tak jak tutaj rozmawiałem z panią z zarządu rodzin katyńskich. Mówiłem, że gdyby nie to, żebyśmy wiedzieli, że my wiemy, że Państwo mieszkacie po stronie czeskiej, po akcencie, po języku, nigdy byśmy się nie domyślili, że po prostu mamy troszkę inne paszporty. Ale dziękujemy Wam serdecznie za to, że tutaj jesteście. Dziękujemy za to, że tą polskość w dalszym ciągu pielęgnujecie i będziemy wspierać Was i w modlitwie i duchowo jesteśmy z Wami. Chcę podziękować też Mirkowi i Leszkowi za to wspaniałe przygotowanie tej naszej wizyty rajdu katyńskiego. Dziękuję za to, że Państwa jest tak dużo mimo niesprzyjającej pogody i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce, za rok, może za dwa, będziemy znów. Bardzo się cieszę, że mogę pierwszy raz być na tym pięknym środku cieszyńskim i cieszę się, że nasi przedstawiciele tak to pięknie działają. Naprawdę jesteśmy tym podbudowani, a tym większa radość, że pierwszy raz cały międzynarodowy motocyklowy rajd katyński właśnie tutaj na Śląsku Cieszyńskim de facto zaczyna swoją podróż po południu Europy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.